Jo, siemano, dobra, to jest 7,2. A, to jest pierwsze uderzenie, aha. Tak, to jest dwa. Heroes, którym to jestem ja. I... I właśnie zabiłem jakiegoś nuba. I zaraz mnie zabiją. Jak, co to jest za gra? Ta gra jest grą darmową, którą może posiadać każdy. Bez względu na wiek, bez względu na cokolwiek. A, lalalala. Dobra, przynajmniej zadałem szkody czołgowi. No i tak. Pierwszy odcinek, który właśnie teraz oglądacie, nagrywam na konto Fanetion TV. Nie wiem, czy to się zmieni, zakładam, że nie. I oprócz tego w następnym odcinku dojdą do mnie koledzy z FT. I właśnie chciałbym ich serdecznie pozdrowić i tak dalej, i tak dalej. O Jezu, ale zaspamowali tutaj tymi czołgami. Aha. Gdzie tej dynamite'a? Sztung. Ale nie odjeżdżaj, bo nie chcę się lecieć. Ja przelecimy się. Generalnie na tej mapie główna moja taktyka to latać od respawna na respawna, bo zwykle nam tutaj przejmują, a jak tutaj już ja przejmuję, to przejmujemy, lecę tam przejmować, bo tam się mnie nikt nie spodziewa. W ogóle o co chodzi w tej grze? Chodzi o to, żebyśmy poprzejmowali flagi, a przy okazji zminimalizowali tikety ludzi, którzy grają z nami do... przeciwko nam do zera. A, już go załatwili, spoko. Tak, otóż tutaj mamy ilość tiketów po naszej stronie na razie 41, 40, a po stronie przeciwnika 38. Ja gram dla National Army, nie dla Royal Army. No i się czuję dobrze, bo nie wyglądają jakieś prosty. Mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle. Oj tam, oj tam. Przynajmniej będę myśleć, że siedzę w czołgu. I będę rzucać na czołg dynamit, a nie we mnie. O, to hell. O nie! Ja nie mogę, czołgu nie jeździ tam bardzo. Ja w ogóle gram klasą komando, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych klas. O! No, ale nie zawsze... nie zawsze wygrywam. Tak, na razie mam status 3-2, czyli nie najlepsze, jak widzicie. No i co w ogóle tutaj... Będę następny odcinek, to musimy przyciszyć dźwięki z gry, o ile taka możliwość istnieje. No i tak, chciałbym się was zapytać, tak, no napiszcie w komentarzach może, co sądzicie o tej grze, gdzie... o gameplayu, o tym, czy byłoby fajnie, jakby takowóż ktoś powstał ze mną w roli głównej lub pobocznej, whatever. I co sądzicie w ogóle o tym, że my powracamy?
cały fan. Nie. No nie, no dimmit. I tak. I jeszcze pytanko takie. Ha, to było trochę głupie. Czy mam zmienić klasę? Postać, bo na razie pokazuję wam już postać, jak jest dosyć już wykokszona, że tak się wyrażę, bo już jest no prawie 8 level i tak dalej, i tak dalej. Mam już gogle, które wylosowałem, no ale generalnie mógłbym zmienić to i owo i wam pokazać, jak gram już na zmienione, na jakby... Przynajmniej go zatrułem. O, tutaj jest. O, dobił. Aha, jeszcze w ogóle pewnie się zastanawiacie, czemu nie używam bandaży, skoro je mam. Ja nie używam ich, bo nie lubię. Trzymam je na okazje lepsze jak tam. No i zazwyczaj to ma rację. Racją bytu, że tak się wyrażę. No i teraz chodźmy sobie tam, bo tam będzie fajniej. No, widzę, ktoś tutaj próbuje ogarnąć latanie samolotem. Powodzenia, stary. No i dlatego ja właśnie nigdy nie latam samolotem, bo po prostu nie umiem. I jest to głupie. Chyba że po prostu cel jest totalnie naprzeciwko mnie i chcę tylko sobie jakiś taki desant mini zrobić, no to wtedy to ma sens, no nie? No dokładnie. W ogóle dziękuję wszystkim ludziom, w ogóle nieważne komu, po prostu wszystkim dziękuję wam, ludzie, że mnie subskrybujecie albo coś, że mnie oglądacie i że mnie wspieracie. To bardzo miłe z waszej strony, zważywszy na to, że nie jestem jakąś super osobą, ani nie mam jakby głosu, czego takiego. Normalnie ja się przez chwilę tak poczułem przy tym jeszcze... Przy tej muzyce po prostu... Ja nie mogę. Koks. A do pana jeszcze nie podbiegniemy, bo ja chcę flagę, a poza tym pan czołg jeszcze tutaj sobie zamiata. Ja nie mogę. Jaki nie ogar z tego kolesia. Pewnie mnie zabił z 5 razy, no nie? No ja maksymalnie 3. Tak, no i co? Więc co sądzicie o gameplayu, o tym, czy powinienem zacząć grać nową postacią? I o tym, że internet mnie ciągle szwankuje. Tak, generalnie nie mam żadnych ulepszeń do postaci. Jedyne co mam, to są te gogle, które widzicie w lewym górnym rogu. To dlatego, że ja je wylosowałem. No i tyle, no nie? Mam je, bo tak. No już po panku. No i czemu w ogóle gram komando? No nie, no... Bo tak mi się najlepiej gra, bo jest to klasa, jak moim zdaniem, uniwersalna, może się maskować. No i wali i z bliska, i z daleka. Dokładnie. O, quickscope mi przez przypadek wyszedł. Samoloty latają, białe pasy zostawiają. Kasyjem rymuje i uskrzydlony się czuje. Normalnie jakie ryby. Tak. Co to za serwer w ogóle, to nie się zaczynacie? Sorry ludziska, ja wam niestety nie powiem, jaki to jest serwer, bo totalnie nie wiem. Bo generalnie go znalazłem wśród tych różnych serwerów, no i postanowiłem go dodać do
polecanych. To w ogóle czasami fajne porady też można dostać jakby w radzie dnia, coś takiego. Na przykład a propos tego, że patrz tam do góry, snajper. No i właśnie chodzi o to, że snajperzy często są na wysokich punktach, a ja dostałem informację o rozpoczęciu meczu Bayern Stuttgart. Aha, zdjęli go. Jest, spadł krąg. Ło. Spadł na czoga. Koks. No nie. No miałem za mało HP po prostu. No. Tak to się mówi. Że no tak, tak tego się nie mówi. Się mówi trudno i się jedzie dalej. Chciałbym tutaj. O, już mamy pograne. Ale cóż, good game panowie. No i właśnie tak ta gra wygląda. Co? No i co tam dużo mówić, no. Pokażę wam jeszcze jedną rundę może z tej rozgrywki, żebyście mieli pewność, czy ją ściągać, czy nie. Ja nie mogę. A potem wy sami zadecydujecie. Mam nadzieję, że zadecydujecie też, czy opłaca się oglądać nasz kanał, czy też nie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No i zapraszam. Nie, nie zapraszam. Nie jestem człowiekiem, który chciałby się wyreklamować tanio. Na czymś to nie ma sensu. Jak chcecie, to wpadnijcie na mój kanał Neka. Tak będzie Neka też. Będzie fajnie. Jeszcze ważnego jest w tej grze, otóż ważne na pewno jest coś takiego jak misje. Czyli coś za co dostajemy punkty VP, które właśnie były tam po lewej przed chwilą tam. No nie no. Za mało HP miałem. W ogóle nie wiem jakim cudem. Aha, pewnie tak. Dobra, nieważne. Teraz ja się panowie zrewanżuję. O nie, 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 nie. No nie no. Tak, czyli widać, że nóż Royal zadaje większe obrażenia. I do czego są potrzebne punkty VP? VP są potrzebne do kupowania broni albo pożyczania ich. No i właściwie w co inwestowałem punkty i umiejętności pewnie też do was interesuje. Otóż inwestowałem je w takie rzeczy jak niewidzialność,
którą również dostajemy na pierwszym, na samym początku. Dostałem dwa razy, że dwa wykorzystałem, no i jedno w zatrute ostrze, które się bardzo przydaje na krótkich dystansach, kiedy jest przeciwników dosyć dużo. No i teraz myślę, żebym znowu sobie ulepszył właśnie owóż owóż, nie wiem, czy tak można powiedzieć. No w każdym razie ostrze znowu bym ulepszył. Myślę, że to by było całkiem sensowne. Ja to sobie tam idź. Się pobi. Albo właśnie dosyć ważną rzeczą jest również coś takiego jak pułapka wojskowa, która ten to zajebiście trafił. Dzięki. Która przy... nie zauważył mnie. Która właśnie można ją umieścić przy takich strategicznych punktach i będzie ona wybuchała, kiedy przeciwnik będzie jakby za blisko podejdzie. Dobra, czołg sobie pojechał, panowie sobie poszli, ale jeden tutaj zawsze jest. Aj! Aj, no niech to. No dobra. No, nie zawsze się ma, to się chce, nie? Dobra. To ja myślę, że już będę kończył. Zacznę tak samo w pojeździe jak na początku. Tak samo jak mnie nie słychać. Jak na początku. Chop. Nie fałdko. No idiota. Cześć.